Ja tak naprawdę, no, tak jak mówię, no, Agatę mam cały czas tutaj, patrząc na młodą, więc tak naprawdę zdjęcia, wracanie gdzieś tam do zdjęć. Ja uważam, że osoby, które nie wiem, które były nam bliskie i które gdzieś tam odeszły, to mamy tutaj w sercu, mamy gdzieś w głowie, niekoniecznie musimy patrzeć na zdjęcie. Też nie lubię takich miejsc jak cmentarze, bo zawsze takie osoby, które nie wiem, odchodzą, zawsze lubię kojarzyć z jakimiś pozytywnymi miejscami, a nie z takimi przygnębiającymi. I to jest chyba taka recepta, żeby jednak zawsze szukać tego pozytywu. Jest jedyna impreza, w której uczestniczę, to jest memoriał Agaty, który jest związany jakby z Agatą. Wszystkie pozostałe rzeczy, czyli otwieranie szkół, otwieranie sal sportowych, ja oczywiście wyrażam zgodę, bo cieszy mnie to, że w większości to, że Agata jest patronką danej szkoły, to jest wybór młodzieży, która wybiera często, nie wiem, stosunkiem głosów 95%. Bardzo mnie to cieszy, to znaczy, że ona wywarła w nich takie naprawdę jakieś tam bardzo mocne przeżycia i bardzo mocne gdzieś tam doznania. Ale ja w tym nie chcę uczestniczyć, no bo no nie można do końca życia tkwić w tym samym. Nie cofniemy tego czasu. Najgorzej jest chyba, nie wiem, zastanawiać się, co by było gdyby, czyli rozpamiętywanie takich straconych szans, co by było gdyby, nie wiem, gdyby nie robić przeszczepu, czy to, czy tamto. Ja już wielokrotnie to powtarzałem. Mogłoby być tak, że nie byłoby ani Agaty, ani Liliany. I po co gdybać, co by było, jakbyśmy byli razem? Mogłoby nie być nic i wtedy by było zupełnie inaczej. Trzeba było bardzo szybko zaakceptować i trzeba żyć dalej. No i tak jak widać, historia zatoczyła koło. Mamy teraz fajną Agnieszkę, z którą łączy nas naprawdę coś takiego wyjątkowego, żeśmy się poznali, dosyć szybko zamieszkaliśmy, dzieliło nas kawał drogi, bo był pomiędzy Warszawą a Wrocławiem i trzeba się cieszyć. No, my mamy życie tylko jedno, to życie nie wiadomo ile jeszcze potrwa. Nie mówię, żeby, nie wiem, cieszyć się każdym dniem i chwytać go, tylko po prostu cieszyć się tym życiem i brać z niego jak najwięcej, bo nie wiadomo, co, jak długo nam tego czasu zostało i co nas jeszcze czeka.